Cześć, to jest Reniaga, spis 119. Witam w kolejnym filmie z Wiedźmina 3 Dziki Gon na kanale, jakim jest tutaj ten oto odcinek. A ja zrobiłem trochę gównianą sytuację, bo powinienem pójść sobie tutaj. Gdzie, kurwa, którędy? Czekaj, jak? Co? Teraz wychodzę na ten pile, jak tu? A tędy schody są dobre, ja skakuję jak głupi. Gdzie ja w ogóle jestem na mapie? A tutaj, wydaje, że tu jeszcze będę, bo tu jest jakiś taki znajomy dla mnie ten, no, labirynt. Pola zbóż, bo tu jestem obok tego. Pojechałbym tam. Dobra, i tak ten będę jechał, więc... O, Geralt, jesteś. Chcesz już wracać? Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania, a więc ruszajmy. Wolne miasto Nowigrad, kilka godzin później. I akurat przez to, że jest kilka godzin później, to my sobie zaczynamy w dzień, a nie w nocy, więc to jest bardzo dobra rzecz tutaj. Tak. Ostatnio jestem też po oglądnięciu Deadpoola, trójeczki, bardzo fajny film, polecam. Dla fanów Marvelowych komiksów, dla fanów Deadpoola, dla osób z humorem, czarnym humorem, bardzo no miło. I jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Okej, okay, w takim razie poznaj z Rozą Vanatre. Roza Vanatre została nam ostatnia. Ostatnia, ale to ostatnia. Pognałem za tym bratkiem aż do ogrodu. Aha, co, czyli tutaj. Aha, to są Nilfgaardczycy F5. Przez te dziury na tyłach. Na granicy tego obozu kończy się cywilizacja. Czego tu? Chcę się zobaczyć z Rozą Faratre. O, żebyś ty wiedział, co ja chcę. Panienka Roza nie widuje się z byle kim. Jestem Geralt z Rivii, Wiedźmin. Jak się panienka Roza zmieni w strzygę, jej ojciec na pewno po ciebie pośle. Na razie się na to nie zanosi, więc nic tu po tobie. Żegnam. Dostań się do Willi Vanatre. No okej, okay, dwa razy mi mówić nie trzeba. Czy tędy tam dojdę, czy drugą stronę biec trzeba? W drugą stronę biec trzeba. Jakoś się tam, kurwa, dostanę. Bez was, kurwa, Nilfgaardczycy. Spierd dalej. Tędy jest jakaś droga. Była przynajmniej droga. Skoczę. No i proszę, kurwa, skakuj. Patrz, no nie chcę mi pozwolić. Cześć, ja tu kurwa wskoczę. Pyk. Pyk. I od razu zjeżdżam, ale... Jak stanę... O Boże, Geralt, dobra. To nie Minecraft, nie? Pyk, 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 nie. O, nie kręcić się tu. Hej. Otwórz, Geralt, najpierw może, co? I użyj drabiny. Po prostu świetnie. Ała, ty suczo to pielcowa. Podskoczył. O, dobra, mózgu topca, tu jeszcze coś zostało. Mózgu topca, dobra, idziemy do tej kurwa tej. Może tędy się uda dojść, bo tu są kanały, ale nie wiadomo po co te kanały. Może coś mi się tu uda zebrać fajnego? Coś tu jest, powinienem użyć. Wow.
zaraza. I po główce. I od razu jedzonko. Czy ja mam w postaci... Nie to. Nie to. Nie, to C było? Nie. P? Nie. Dobra, chuj. Postać. Czy ja mam wrzucony ten... Mam tą sugestię wrzuconą, tylko te aksy, igni. Dobra, ściągnąłem. To by było spoko. Ten strumień ognia. To nie wiem jak. Pytałbym też właśnie tutaj na coś na zasadzie właśnie szybkich ataków, średnich ataków. No właśnie, to by było spoko. Weź to sobie wykup umiejętność. Miejmy już tą umiejętność wykupioną. I będziemy mogli tutaj wrzucić na 15 level, czyli na następnym levelu po prostu. F5. Baba wodna. Dobra, ale tutaj jest interakcja. Proszę bardzo. Lina. Może ja się powieszę, co? Ha, po prostu tak o, po pastę alchemiczną i tak dalej. Fajnie, fajnie. Tu coś jest. Tu było więcej rzeczy, jak kurwa w tamtej iluzji, nie? Gdzie ja stąd wyjdę? Za willę. Czyli tak samo jak dobrze chciałem się tu dostać. Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, kwiatuszku. Dla ciebie panno war... Kim jesteś? Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż! Wybacz pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to... to Fryderyk François de Bergerac, nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani, to wiedźmin. Tak mówił jeszcze przed chwilą pod drzwiami. Kapitanie, czy naprawdę uważasz, że Rosa Faratre będzie trenować z byle gamoniem, który mieni się szermierzem? Otóż ród Faratre zawsze stawiał na najlepszych. Dlatego tatko zatrudnił wiedźmina. Prowadź go do sal treningowych, migiem! Tak jest, panienko. No okej. Ona chce mi chyba przeruchać. Tak mi się wydaje. Geralt też tak się chyba wydaje Geraltowi. No to idziemy. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Rosa to kapryśna bestia, a jak to będzie ostrza, nie zna litości. Drewniany weź. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan za mną. Patrzę, wrzucić ten drewniany tutaj. Ten drewniany mieczor. Nie ten drewniany miecz. Może to przedmiot fabularny. Tak, przedmiot fabularny. Chyba, że ja go mogę wrzucić teraz. To przedmiot fabularny, to chyba powinien móc go. Tak, mogę. Pyk, mam drewniany miecz. W ogóle nim możemy zabijać potwory. Znaczy ludzi, da się pałkować nim. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart.
chodź. O, tak się kontrę robi. Prawym się klika, nie lewym. Ja mogłem tyle czasu kontry robić, a nie robiłem kontr. Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Kurwa mać, no zajebie tą sukę. Jakim cudem się tu dostałeś? O Boże święty. Myśmy już nie rozmawiali. Z Wiedźminem mam sprawę. Czy ja mam o mamy? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? A tak, w ogrodzie. To mówiłeś, że po co przyszedłeś? No kurwa, z jednego okna na drugie przeszła, nie? Przepraszam. Zanim spytam, muszę powiedzieć, że nieźle władasz mieczem. Chociaż przy uniku za bardzo odsłaniasz lewą stronę. Wiem, nie potrafię wyplenić tego nawyku. Liczyłam, że w Nowigradzie tatko znajdzie kogoś, kto mi z tym pomoże. Ale... Nie mydlij mi oczu. Sam przyznałeś, że nie przyszedłeś tu, żeby udzielać mi lekcji. Nie ze mną te numery, Geralt. Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki, Jaskra. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Szybki jesteś. Dobra, szybko z nią skończymy. O, aż mi zlagowało grę. Czekajcie. Ogarniemy się, niech się ogarnie wszystko. Kontra, lecimy. Napierdalaj ją, Geralt! A niech to. Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania, Edna Faratre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? Oczywiście, że ze mną. A co, Roza postanowiła sobie z ciebie zażartować? Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. Rozumiem, że Jaskier też was mylił. No, zdarzało mu się. Ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem?
Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki. Okej. Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym. A co konkretnie cię interesuje? Cesarz konsekwentnie prze na północ. Na dworze pewnie euforia. Wśród jego zauszników pewnie tak. Ale tatko mówi, że to już długo nie potrwa. Jak to? Tatko mówi, że wojna przeszkadza w handlu i że wszyscy mają dość finansowania zachcianek cesarza. Okej. Wracając do tematu. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny kowirski akcent. To by się nawet zgadzało, raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę cyrankę. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Potrafisz być bardzo przekonująca, pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu. I ruchable materiał, moi drodzy. Tak, Geralt święcił... jak się teleportowała ta zbroja na mnie. Geralt zwędził drogie piździsko. Jak to kurwa zabrzmiało. O Boże, dajcie mi mój miecz chociaż. Gdzie jest mój miecz? Where is my... Gdzie jest kurwa mój miecz? Kurwa. To mi się... Co jest kurwa? Gdzie jest mój miecz? Tu. 133. No dobra, daj, jest lepszy. Może uszkodzony. Mam kowalskie narzędzia? Mam, ale to tam. 30% uszkodzeń. By to naprawiło. Ale nie wiem, czy nie znajdę zaraz lepszego miecza. To muszę w ogóle pójść sprzedać. Może coś znajdę, jak będę sprzedawał rzeczy. Tylko wody. O kurwa. Nie krzycz, babo. Boże. Tędy do góry. Idziemy. Pyk, 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 pyk. Ale dziwne to odbicie jest, patrzcie to. Lokaj. To nie tędy. Kurwa, którędy, tędy. Kurwa, nic nie widzę. Tędy. I tędy. Myk. O! O, jak dobrze. Ola Boga, wyszliśmy stąd. Skonsultuj się z Zoltanem. Czekajcie, czekajcie. Zadanka dajcie. Kierunek z Kriga to nieważne. Śladem poboczne. Ponic de kłębka na Faroe to nie to. Lekcja szermietki. Zróbmy tego pobocznego questa. Tak na tego, na odchodne. Poczekajmy sobie cały dzień tak naprawdę. Czy wszystko przynajmniej odnowi, HP odnowimy. Tak kurwa głupio, w ogóle tak dziwnie wygląda, jak na przykład sobie Geralt sam sobie wyszedł właśnie z miejscowości, z miejsca, w którym przed chwilą był. Już się zrobiło to? Czy ja po prostu poleciałem za daleko trochę? Chyba jednak mi. Tak, mam ukończone zdanie, to wygląda dziwnie, kurwa, jak Geralt wygląda to zlecenie, żeby przyjść
jutro, żeby zrobić lekcję szermierki. Po czym dosłownie Geralt co robi? Geralt dosłownie medytuje sobie pod... Białowłosy, tylko spójrz tutaj. Dosłownie stoi, klęka przed miejscem, gdzie miał przyjść robić szermierkę i kurwa czeka, nie? F5, dobra. Witajcie. Wy w jakiej sprawie? Jestem umówiony na lekcję szermierki z Rozą. Geralt z Rivi, prawda? Panienka wyszła akurat na spacer w okolice Tumskiego Mostu. Prosiła, żebyście do niej dołączyli. Zapowiada się ciekawa lekcja. Dzięki. No i dobra, to lecimy w takim razie. Tutaj questik do roboty jest. O kurwa, trochę mi FPS spadły. O, lepiej. Jak przebiegnę tutaj, będzie chyba lepiej. O, jest lepiej. Nie, to zależne jest po prostu od ilości modyfikacji tutaj, ponieważ jak ja grałem sobie, pamiętam, Wiedźmina jeszcze na tym samym kompie, ale bez modyfikacji to było bez problemu, jeżeli chodzi o te FPS-y. Tutaj tak naprawdę biegałem sobie jak chciałem, a teraz mi się kurwa prawie wszystko zacina, w sensie wszystko poza grą, bo gra też chodzi tak, jakby chciała, nie mogła czasami. Jak z Gotika. Jeszcze jak z tych gotikowych machinim, nie? Też było takie coś. Dobra, biegiem, biegiem. F5. Kurwa, daleko żeś pobiegła, laska. Tamten most aż pobiegła? Ja pierdolę, ty. Trochę trzeba do niej biec, ale to miał być szybki sidequest. Jedyny sidequest w sumie jaki mam, teraz dostępny, bo tak musiał na Skellige zapierdalać. Najpierw trzeba skończyć wątki w Nowigradzie. I tak nakazuje obyczaj. Hej Geralt, tu! Ale mi śmierdzi. Zawsze przychodzisz na spacery z regimentem Nilfgaardzkiej piechoty? Zawsze. Decyzja tatusia. To dla twojego bezpieczeństwa, Roza. Ludzie nas tu nienawidzą. Niby za co? Zrobiłam im coś? No ale mniejsza z tym. Żołnierzu, możecie odejść. Ale jego wielmożność, ambasador Faraatre, mówił, żeby... A moja wielmożność mówi co innego. Nie poznajesz go? To Geralt z Rivi, najlepszy szermierz północy. Nic mi z nim nie grozi. No już, odmaszerować! Lewa, prawa! Trochę go tak zlała, nie? Wreszcie. No, Geralt, idziemy. Pokażę ci coś. Umawialiśmy się na trening, nie na spacer. To... Oj, wiem, wiem, Geralt. Nie przynudzaj już tak, tylko chodź. No dobra, no to chodź. Zobaczymy. Sidequest is a sidequest. Typek lata. Latał. Lata dalej. Widzisz, pomyślałam, że zamiast ćwiczyć w zatęchłej piwnicy, poruszamy się na świeżym powietrzu. Pojedynek na moście, jak w powieści. No, wyciągaj miecz. Mam tylko srebrny i żelazny, a powinniśmy walczyć na drewniane. Powinniśmy. Ale najwięcej frajdy jest w robieniu tego, czego się nie powinno, nie? Jak sobie kurwa życzy. Jak sobie panienka życzy, tylko żeby potem nie było płaczu. Jakby co, dam ci chusteczkę. Broń się! O ty kurwa! No dalej! Szlak! Dobra, szybka. O ty kurwa! Już przestań! Poddaję się! W porządku? Tak! Jedyne co poważnie zraniłeś to moje poczucie dumy. Swoją drogą, skąd się u ciebie wzięło takie zainteresowanie szermierką? Z nudów. Nie mam tu znajomych. Ojciec trzyma mnie krótko. Ciągle tylko bankiety i bankiety, bankiety. Nie znoszę bankietów. Rozmowy nudne, jedzenie podłe, a alkohol słaby. Właśnie. No, a z mieczem w ręku mogę się przynajmniej trochę wybiegać. Wyżyć. Dobra, co teraz?
No dobrze, to co teraz? Wracamy do domu. Tylko... Przepraszam, Geralt, to trochę niezręczne, ale... Przesunął mi się gorset. Możesz się na chwilę odwrócić? Strasznie mnie pije. Rozumiem, że kobieta musi dbać o wygląd, ale walczyć w gorsecie? Przecież on krępuje. No właśnie, kurwa, Geralt, ty debilu! Zaraza zwiała. Jeśli coś jej się stanie, Far Atre urwie mi łeb. Muszę ją znaleźć. Nie mogła odejść daleko. W tę stronę jest 7 kotów. Ta postanowiła jeszcze poszaleć. Dobra. F5, woda, biegniemy dalej. Zobaczymy, dobra, biegniemy do 7 kotów. Za jakiś czas tylko sobie przepatrzymy ślady. A, daleko się zapuściłaś od Nilfgaardu, słoneczko. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Far Atre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz, poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. Widzimy na to zawsze ciągnie do potworów. Ale z tą bystyjką... No, to już my się rozprawimy. Sprawiłeś panience przykrość. Przeproś ją teraz. Najładniej, jak potrafisz. Panienka wybaczy. Przepraszam po stokroć. Bądź grzeczny, jak twój kolega. Ukłoń się i zjeżdżaj być patriotą gdzie indziej. Widziałem opcji w ogóle akcji. Kobe. Zapamiętam te imiona. A jak już zajmiemy Nowigrad, znajdę ich i się z nimi policzę. Spokojnie. Nic ci w końcu nie zrobili. Podnieśli na mnie rękę. To dość, żeby im tę rękę odrąbać. Pora zakończyć lekcję. Zapamiętaj, czego się dziś nauczyłaś, bo chyba często będziesz musiała używać miecza. Nie rozumiem cię, Geralt. Czemu nagle przejąłeś się losem dwóch pijaczków? Co cię oni obchodzą? Świat będzie lepszy bez... Myślę, że powinnaś już wracać do domu. Najkrótszą drogą. Rozumiem. Bywaj, Geralt. Powodzenia na szlaku. Dobra, kwestii zrobiony. Laseczka, no wiadomo. Laseczka chciała poruchać Geralta chyba. Albo po prostu się wyszaleć i Geralta kosztem się wziąć, tak dalej. Moi drodzy, w tym momencie będę się z wami żegnał. Wystarczy tego odcinka. To było na tyle. Na razie, cześci. Do widzenia.